Pierwsza sobota czerwca przebiegła w naszej gminie pod hasłem imprez i festynów z okazji Dnia Dziecka. W wielu miejscowościach stanęły sceny, dmuchańce, stanowiska z pamiątkami. Grupy animatorów zachęcały dzieci do zabawy. Skórzewo, Dąbrówka oraz Konarzewo zamieniły się w wesoły plac zabaw. Wielkie podziękowania należą się organizatorom tych imprez, radom sołeckim, nauczycielom i komitetom rodzicielskim, władzom gminy i licznym firmom, które wspomogły działania. Postanowiliśmy razem z Radą Sołecką wspólnie, że zorganizujemy wspólny festyn środowiskowy. Wspólnymi siłami. Impreza przede wszystkim ma na celu zintegrowanie społeczeństwa, a tak jak my to mówimy, że w naszej gminie jak w rodzinie, no to właśnie dziś dajemy na to, że można się wspólnie, że jest to rodzina, bawić, wspierać i że jesteśmy taką jedną wielką rodziną. Nie zabrakło także inicjatyw zwykłych mieszkańców. Ot choćby dzięki ich staraniom można było posmakować prawdziwych domowych wypieków i zjeść kiełbaskę z grilla. W inny sposób bawiono się w Dopiewie. Tam na placu odbył się drugi już charytatywny maraton Zumba Fitness Eksplozja Kolorów Holi. Uczestnicy maratonu kupowali cegiełki dla 15-letniej Natalki Kamińskiej z Plewisk. Organizatorami kolorowego i roztańczonego wydarzenia byli Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie, Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą i Zumba Konarzewo. Kolorowa i roztańczona akcja zakończyła się zebraniem niebagatelnej kwoty 2600 zł.